Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu, moi drodzy. Eryk Czechu Czechowski. Witam was w kolejnym odcinku z gry Surviving Mars. Moi drodzy, dzisiaj mamy zadanie. Dzisiaj dużo rzeczy się dzieje, więc jakby pozwólcie mi mówić. Staram się. Mam strasznie niepoukładany łeb, bo nie będę ukrywać, że usiadłem do nagrywania teraz i to jest piąty odcinek, który nagrywam, czyli przez 5 godzin gram gierkę. Trochę, słuchajcie, mam wszystko mieszaninę w głowie i teraz jeszcze zrobiłem przerwę i strasznie dużo się wydarzyło. Ale na samym starcie możesz zostawić lajka, komentarz, subskrypcję oraz spaść na moje inne filmy, drugi kanał vlogowy, wszystko masz w opisie. Rewindzik, zobacz. Ognie świętego Elma, magiczne światełko, to działa. Światło pułapka może wabić i chwytać latające w pobliżu ogniki. Ogniki wydzielają światło i świecą tak mocno, że nasi naukowcy znaleźli łatwe sposoby wykorzystania ich energii. Choć w przyszłości trzeba będzie zdecydować, czy pozwolimy, aby te światełka mogły dalej swobodnie sięgać po swój cel, czy też nie, to na razie z uwagi na ich hipnotyzujące piękno. Wystawiamy schwytane ogniki w dekoracyjnych lampkach w naszych kopułach, aby wszyscy mogli je podziwiać. Skutek: dostępny nowy budynek dekoracyjny. Aha. Czyli zrobiliśmy dokładnie to, co zrobiłby każdy człowiek właściwie. My się złapaliśmy, słuchajcie, ogniki i co, jakby... O, ale ładne stworzenia! Co? Ale fajne, żyją na wolności. Nie, no na wolności? Zrobimy z nich dekoracje. To jest właśnie tak, jak działa człowiek, to prawda. To dokładnie tak by się stało. W sensie, nie, jakbym zobaczył to kiedyś naprawdę, to kompletnie by się, słuchajcie, nie spodziewał czegoś innego. To jest właśnie człowiek. Zmieńmy swoje zachowanie i pamiętajmy o tym, żeby dbać o stworzenia różne, o zwierzęta, nie zabijać ich. Nie jeść mięsa, dbać o to, jak sąsiad bije zwierzę. Chociaż to jest strasznie nie fair, bo wiecie, pies nie ma takiego samego prawa jak krowa. To jest strasznie kurwa przykre. Wiecie, ważne też jest, żeby traktować wszystkich równo, zarówno i zwierzęta też. Każde zwierzę ma takie samo prawo do bycia jak inne. No ale niestety, jak wiemy, wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równiejsze. Jak z ludźmi trochę. Jak nie potrafimy nawet kurwa jako ludzie do człowieka traktować drugiego człowieka tak samo jak żywą istotę, no to co gdzieś tam do zwierząt nam trochę daleko, ale wierzę, że w przyszłości pojmiemy kurwa zrozumienie, że to jest super ważne dla nas, dla ludzkości i tak dalej. Bo ja się tak rozgaduję i tego owego, a słuchajcie, tutaj udało się zbudować tą rzecz. Ja myślałem, że tutaj będą potrzebni pracownicy, nie kurwa, nie. Klikam na to i to wydobywa chłopie na sola 50 metalu i 20 chłopie rzadkich metali i ja nie mu i to jest nieskończoność. Ja to jeszcze mogę chłopie ulepszyć. Kumasz ty to? Ja pierwszy super, ale zajebista to jest. Dobra, tu łapiemy jakieś ogniki. Żywa wodę. No tak, ale i co, ja sobie mogę dekorację pierdolność? Nie chcę walić dekoracje, ty. Terraforming. Stolice może. Pokę te dekoracje, gdzie to jest? Nasza flaga? A ty, a ja nie mam flagi. A mam flagę, to jest nasza flaga? Beznadziejna. Obelisk na Marsie, ty. Wreszcie się nie chce. Poka mnie tego. Światopułapka znakomicie spełnia swoje zadanie zwabienia i uwięzienia ogników. Po schwytaniu ogników wznowiona zostanie filozoficzna dyskusja na temat tego, jak należy traktować światełka jako żywe istoty, czy jako obiekty nieożywione. Społeczność naukowa jest podzielona pod względem moralnym. Czy mamy prawo więzić ogniki i eksperymentować na nich, aby poszerzać naszą wiedzę o wszechświecie? Czy też powinniśmy starać się osiągnąć bardziej symbiotyczny związek, w którym zapewniamy ognikom wodę, a zatem będziemy korzystać z wytwarzania przez niej energii. No, wymiana wody za energię, no ja wiem. Nie można tak. Lampy ognikowe lampy? Nie, no nie. Nie, 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 nie. I co? Znaczy, no one też nam kradną wodę, to ja wolałbym w ogóle z nimi nie współpracować, mówiąc szczerze, ale... Ale okej. Tu są zepsute. Ty, a ty to kto? Ty, a ty to kto w sumie? A ty to kto? I ty. Czemu tu są? Co ty tu robisz, kolego?
A, bo one się nie umieją tu dostać. Pajem, klikam tu i on chłopie w szoku, zobacz. Pa. Chłop nie wie, co ma zrobić, ty. Niby tam ma jechać, a nie umie. No niestety, to jest strasznie ciężko się tu dostać, ty. Bo to trzeba tędy w ogóle, nie? Ja mu muszę nakazać, jakby on jechał tu, później tu, później tu, później tu, później tu, i dopiero tutaj. Coś takiego jakoś tak, bo no niestety dostałem strasznego laga mózgu. Czy roboty w ogóle nie mają strasznego laga procesora, o. No. Po zbudowaniu tego wielkiej kopalni Moho, dość sprawnie poszło mi później robienie różnych innych rzeczy i budowanie tych rzeczy, więc to było największe i brało zasobów, jeśli chodzi o drony. Teraz sobie pewnie te drony chillują, gdzie one są. Tu. No może chillują to jest dużo powiedziane, ale nie jest aż tak najgorzej. A ty co robisz? Wymaga ładunek cement. No, Na szczęście, słuchajcie, mam takie coś jak taki dronik, o tu. Ja mu mogę nakazać, słuchajcie, że on robi tak. Ładujesz tu zasób. A nie, to mu tak zaznaczę. Tu. Ładujesz, chłopie, zasób, taki jak cement. I ty ten cement przenosisz tutaj. Tyk. I on teraz będzie sobie jeździł w tą i we w tej i szczęśliwy będzie pakować mi tu cement. A ja ten cement będę pakować z powrotem do rakiety i będę nimi handlował i później będę brał stąd kurczę metale i będę pakować tu. Metale są dość tu i będę pakować do składu metali. Dobrze, powoli się uczę przestawać mówić tu. I powoli moje, kurwa, czuję się jak taki neandertalczyk, co się uczy pierwszych słów. Powoli, kurwa, moje zdania zaczynają łączyć się w jakiś, wiesz, logiczny sens, nie? Do tej pory to mi to nie do końca dobrze szło. Gdzieś tu był zepsuty jeden z droników, nie? Ja go chciałem naprawić, ale... Ty jesteś zepsuty? Nie, ty analizujesz. Ty jesteś tu. Dobra. Słuchaj, to ja cię tu podjadę sobie, tu i cię tu naprawię. Tu jest, widzę, też do analizowania, więc proszę mnie tu... A nie, bo ty... O, dobrze, zaznaczyłem mu fajnie tutaj, że ma jechać tą drogą i tutaj te anomalie, słuchajcie, badać i sobie świetnie z tym radzi, widzę. Na razie zastanowiłem się i tak pomyślałem przez chwilę, że warto by było w ogóle anulować te wydobycia tych rzadkich metali, natomiast słuchaj, to nie. W sensie... Może by trochę więcej osób by się przydało w fabryki, na przykład części maszyn, w fabryce części maszyn, nie? I to w ogóle te fabryki części maszyn, to by się więcej ich przydało robić. W sumie to je poulepszam, nie? Bo to jest ten moment, kiedy ja potrzebuję faktycznie powera. Więc warto byłoby je poulepszać. Natomiast czy warto je burzyć albo coś? Nie, raczej nie. Chociaż może jakbym je teraz wyłączył. I zbudował kolejną jakby tego, kolejne tutaj miejsca na wytwarzanie części maszyn, to by było to bardziej na miejscu opłacalne. Czy chcemy tak zrobić? Czy my chcemy tak zrobić? Na pewno jest 28 bezrobotnych w sumie, nie? Dobra, więc jak jest 28 bezrobotnych, to jakby fabryka części maszyn to jest rzecz, którą no muszę zrobić. To na pewno sprawić, że więcej ludzi będzie... W sensie, że ludzie zaczną mieć pracę i jeszcze będą robić rzeczy, które ja chcę, żeby robili, więc ogólnie GigaCox, zajebiście. Patrzcie, jak pracują, nie? Podjeżdżają, budują... miodzio. Banano anomalie, dobra. Który nie bada teraz? Ty coś robisz? Jedziesz. Ty nic nie robisz. No to nie wiem, zbadaj anomalie. Ty też nic nie robisz. No to jedź tu, później tu. Ty zostałeś naprawiony, więc nic nie robisz. No to też zbadaj anomalie. A ty miałeś tu kolegę zaraz, nie? Gdzie jest twój koleżka? Tu jest. A ty? Ty jedziesz tu. Później to trzeba mu zaznaczyć. Później tu, on dostanie pierdolca. Tu, a później wracasz. Dobra, coś widzę uderzyło w nas.
Budynki nie działają 7? Oj. Oj, oj, oj. Proszę to naprawić szybko. Że nie, no trochę tej elektryczności jednak mamy. Budowałem tutaj kilka ulepszonych generatorów Stirlinga. Stirlinga? Stirlinga. Stirlinga. Ja lubię przekręcać sobie takie nazwy. Więc akurat nie jest najgorzej. Te budynki by się przydało tutaj. Niestety nie mamy dużej ilości dronów. One sobie to powolutku widzę robią. Nie spieszą. Badano anomalię, który to? Ty badasz anomalię, który zbadał? Ty stoisz w miejscu, a ty? Też nic nie robisz, ja mam tyle tych rzeczy i nic tu prawie nie robią te drony, a ty to kto? Ty nie badasz, ty nie umiesz. No dobra. Jak tam mój tutaj, wysłaliśmy jakiegoś drona, o jest, dobra, on sobie słabo radzi. Jest tu w ogóle, kurwa, możliwość wjechania? Się tutaj by musiał jechać. Chodź tu, gdzie ty jesteś? Tutaj byś wziął tu? A nie możesz tak daleko. Ty, to jest niemożliwe tu wjechać. Tędy? 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 Coś takiego? Nie wiem. To jest jedyna opcja, która mi przychodzi tutaj na myśl. Dobra. O, mamy to. Pyk, pyk, pyk. Ulepszenie SA Fabric. Miodzio. Teraz będziemy zacząć produkować, będziemy dużą ilość produkcji, produkować dużą ilość części maszyn. A dlaczego to jest ważne? Bo ja nie wiem właściwie, czy powiedziałem, dlaczego ważna jest duża ilość produkcji, produkcja dużej ilości, słuchajcie, części maszyn. Nie wiem, czy teraz nie będzie za głośno. Dużej ilości części maszyn, dlatego że jest to nam potrzebne do kopalni Moho. I kiedy ulepszymy, to jest 50% do produkcji metalu i 20% do produkcji rzadkich metali. Chyba nie muszę wam mówić, że to oznacza, że będę zamiast wydobywać, kurczę, 50, to będę dodatkowych 25 metali i jak bardzo istotne jest no to w aktualnej sytuacji. No, chyba nie muszę tego podkreślać. Udało ci się? Koleżką? Przyjechałeś, nie? Nie, gdzie było to wejście. O nie, nie udało ci się. Nie, to by trzeba było użyć tutaj przekształcania, tylko ja tego nie umiem w sumie, bo ja nigdy tego nie robiłem właściwie. Jak to się robi? Rampa. Nie. To? A, to tylko zmieniam piasek, to nie chcę. Płaszczenie? Aha, i... Nie rozumiem. Nie, anuluj to, dobra, walić. Ty, a mogę tu spłaszczę, poczekaj. Nie jest płaska. No nie jest płaska, no właśnie. O to chyba chodzi, się nie rozumiem. Ukradziono 5 żarcia. Głodujący koloniści. Niedobrze. Macie tu jakieś jedzenie w sensie. Powinniście tu mieć coś do jedzenia, nie? Ale dobra, no. Może po prostu mały składzik wam walne żywności, co? Koło was. Tutaj o, taki o. Znaczy, no wy tu macie to właściwe, więc... Nie wiem, po co ten skład w sumie, nie no, anuluj. Głupie to. Zniszczone pojazdy, 3 drony. No nic. Obciążenie dronów duże. No, zadupcałem te droniki. Fajnie by było zbudować większą ilość dronów, natomiast nie jest to jakiś turbo giga potrzebne w tym momencie. Ja te ogniki łapię i co one gin... A nie! Ja te ogniki łapię i produkuję z tego energię i to nawet nie mało. Produkcja energii 917? A nie, to jest cała sieć. Nie. Nie rozumiem. A tak, cała sieć. Produkcja na sola. Czysta. Nie wiem, czy to dużo, ale rozumiem, że... Aha, czyli tu zużywam wodę i dzięki temu ogniki tu sobie przychodzą, ruchają się w środku i tego. Tworzą mi energię. Jest jak jest, widzowie. Nie będę owijać w bawełnę. Mam sporo wolnych mieszkań.
Czemu to nie jeździ? Co ty robisz? No rozładowuj. Aha, no tak, bo ja tu nie mam za bardzo miejsca. A ty, a czemu oni tak biegają? W sumie, co ty tak biegasz, ty? Do pracy potrzebujesz? Nie wiem. Food shortage? Nie mamy, oni zaraz sobie zjedzą, poradzą sobie. Tu kolejny budynek z produkcją części maszyn trzeba otworzyć. No i myślę, że trzeba tutaj kliknąć ulepszenie, rozbudowa Mohole. Skład na odpady jest pełny? Pracuje dniem i nocą. Dawaj, 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 bo to jest super ważne, żeby to zbierać. To jest jeden z najistotniejszych rzeczy tutaj. Wydaje mi się, że priorytet najwyższy. Tak mi się wydaje. Tutaj musi być cały czas, tu nie może być czegoś takiego jak jakiś składzik na tego, nie? Trzeba szybciutko to poroznosić i no. To musi cały czas pracować, bo to jednak te metale to są super ważne rzeczy. Bo właściwie metale potrzebujemy do żeby tutaj naprawić kable, zbudować rury, do wszystkiego są potrzebne metale. Praktycznie. O ty, a ja tu 20 dronów, a te drony prawie nic nie robią pewnie, co? No pewnie, że nie. Dobra, 10 tu dam. 10 i znowu tu dorzucę. Bo tutaj jednak jest centrum, największe obciążenie, umówmy się, więc 50 dronów to myślę będzie ci odpowiednia ilość, żeby tutaj roznosiła kamienie. Co ja mogę zrobić, kurczę, tych kamieni? Będę mógł coś w pewnym momencie zrobić, czy jakby będę musiał to trzymać? Zgaduję, że w pewnym momencie technologia pozwoli mi na jednak zrobienie czegoś. Nie z tych rzeczy, ale kurde, czy my chcemy pomóc? Wezmę sobie, ale tylko jeszcze jeden raz tą pomoc weźmiemy. Bo niestety już mamy tylko i wyłącznie 1,4 miliarda. Powoli możemy zarabiać, bo tak jak mówię, to jest najważniejsze, bo jeżeli to zostanie ulepszone i kopalnia Moho będzie działać i zostanie ulepszona, to ona też wydobywa coś takiego jak metale rzadkie. One się strasznie dużo sprzedają, w sensie jak napakuję jedną rakietę tych metali rzadkich, to myślę, że na chillku tam z 600 milionów czy 500 milionów dostaję z powrotem, jeżeli ona wróci na ziemię. Jest totalnie koks. Myślę, że wystrzelimy sobie ze 3 rakiety. A wiecie, czego dawno nie robiliście? Wiecie, czego dawno nie robiliśmy? Nie handlowaliśmy z USA na przykład technologią. Tajna operacja nie, kontakt. Wymień technologię. Bezcenowy napęd rozrzucowy za uprawę użytkowe. Podoba mi się to. USA jest totalnym koksem, a Japonii trzeba coś ukraść. Nie możemy na razie, bo nie mamy w sumie żadnej rakiety. Nie mamy. Ale coś faktycznie, coś nie wiem, nie idzie w sensie. Niby jest stołowa, ale coś tak kurde. Niby jest magazyn, ale coś mnie tutaj brakuje. Chyba dronów brakuje mi, co? Co mi brakuje tu? Dronów, które niestety sobie nie są w stanie za bardzo aż tak poradzić. Zmienię tu priorytet, jednak nie na najważniejsze, bo mi ludzie poumierają. Uprawy użytkowe, badanie ukończone. Odblokowuję w farmach zwykłych i hydroponicznych nowe uprawy, które wytwarzają tlew i poprawiają jakość gleby. To przehandlowaliśmy tutaj z USA, takie technologie. Wymiana technologii jest koks. Nie wiem, czy to jest jakby jakiś moment, w którym my wygrywamy coś. My to nie wiem. Co tutaj gram na chillku. Tyle. Budujemy! Ekstraktor metali? Ja myślę, że budujemy ekstraktor metali. Trzeba wyeksportować całą planetę, zanim zrobią to inni. I przenieść się na nową, jak prawdziwy człowiek, ziemianin. Trzeba okraść naszą własną planetę. Zanim zrobią to inni. Zastanawiamy to, jak to jest możliwe, że ja mam straszny cały czas, praktycznie całą, słuchajcie, grę, nie wiem, który to jest odcinek, ale całą grę mam potwornie duże zużycie żywności i jedną farmę grzybów, jakby to jest wszystko, potwornie duże zapotrzebowanie na jedzenie i jedną farmę.
Pewnie dlatego, że ciągle sprowadzam ludzi i ciągle 120 jedzenia dostaję z Afryki z tych rakiet, ale to jest powalone, że właściwie ani razu nie musiałem zainwestować w jedzenie. No zupełnie sobie radzę bez tego. Dziwne. Czy ja mam odpowiednią ilość tutaj części maszyn, żeby przeprowadzić tak zwane ulepszenie? Mam. W takim razie chciałbym to ulepszenie jak najszybciej przeprowadzić, natomiast widzę, że drony sobie robią coś innego aktualnie. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że wiecie, co by było też warto zrobić? Montażownie dronów. Produkuje prefabrykanty dronów, które można wykorzystać przy zamawianiu nowych dronów. Jazdach dronów. Zużycie 10 energii plus 1 część elektryczna, artykuł elektryczny i koszt 12 metalu plus 8 artykułów elektrycznych. No wydaje mi się to giga cox. Nie wiem, czy to ludzie jakby robią. Teraz się przekonamy, no zbudujemy to, pierwszy raz to robię, zbudujemy i zobaczymy, czy jakby to człowiek to buduje, czy potrzebujemy do tego ludzi, czy jakby to są sama maszyna się buduje, nie wiem. Same maszyny siebie budują, w sensie. Kopalnia odkrywkowa udało nam się, które wytwarzamy cement bezpośrednio z marsjańskiej gleby. I w takim momencie wydaje mi się, że wiecie, co on zrobił, kliknął anuluj tutaj to. A. Jak od nowa, nie, to już będziemy mieli ten. W sensie będziemy mieli nazbierane, jeżeli kliknę anuluj, nawet mimo to, że kliknę, to i tak będzie tam zawsze te już nazbierane 58 części maszyn. Więc kliknę anuluj, słuchajcie, i zaczniemy budować wydobywanie cementu bezpośrednio z ziemi, co zdecydowanie pomoże nam w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, którym będziemy dostarczać cement, a za to dostawać metal, bo metal jest o wiele ważniejszy dla nas niż aktualnie cement. Tu widzę, coś nie robimy, ty. Niby tu jest jakieś splaszczanie tego owego, ale coś tak te drony się opierdalają. O, mamy to! A nie, buduje się jeszcze. Wybierz technologię do zbadania. Nie mamy aktualnie, nie badamy nic. Przecinki plazmowe zwiększa wydajność ekstraktora rzadkich metali. No mam tu gdzieś. Szczerze mówiąc, nie na tym etapie rozgrywki. Jest to dla mnie ważne. Marsjański Uniwersytet szkoli naukowców, geekologów, botaników, lekarzy, techników i funkcjonariuszy bezpieczeństwa oraz Ignica Szkolna. Studia na Marsie są zawsze darmowe. No myślę, że możemy sobie tutaj marsjańską edukację. To kosztuje tylko 2000, więc myślę, że musimy teraz to zainwestować. Że to jest ten moment, w który właśnie fajnie by było zainwestować w to, żeby nasze tutaj nauka i rozwój nauki szedł zdecydowanie szybciej niż idzie. Bo nie jest to, bo głównie właściwie idzie z taką prędkością przez pomoc zewnętrzną z Ziemi, która kosztowała mnie miliard. Ale zaraz niestety mogę nie posiadać wystarczających środków. Zapewne właśnie tak się stanie. A więc no. Marsjański turyści, ukradziono zasób. Nowi koloniści, bla bla bla, obciążenie dron. Tak, wszystko tego, owego, dobra. Niszczone pojazdy, walić to, budynki nie działają, który? Ty nie działasz, bo ty nie masz dronów, które mogłyby ci tutaj przywieźć odpowiednie zasoby, niestety. Zaraz to naprawimy, słuchajcie. Trzeba zacząć robić, budować drony, jak to się robi. Jeden artykuł elektryczny za jednego drona. Jakby, ile ja buduję teraz? A, tu jest na 14. 17, no myślę, że 50 dronów to jest ta okolica, w którą bym celował. To trochę więcej nawet, ze 100 bym walnął. 100 dronów pomoże, nie? Będzie to szybko wszystko działać. Usprawni to nam między innymi handel, a handel równa się, no wiecie, taka spirala, to jest taki efekt kuli śnieżnej, to znaczy to jest bardzo widoczne często na YouTube. Efekt w social mediach, efekt kuli śnieżnej, to jest, powiecie, moment, jak to nie mam energii? Nie no, mam, zebrana energia, co jest? Ale faktycznie schodzi, kurde, bardzo szybko. No nie, tu wydaje mi się, że trzeba tutaj zainwestować w ulepszony generator Starlinga. Ile to mnie kosztuje? 25 polimerów, no ale no... Jest jak jest, widzowie. Jest potrzebny, to jest potrzebny.
No ze 4 bym walnął. Efekt kuli śnieżnej, czyli tym więcej osób się, tym większa staje się kula, tym jakby więcej nabiera masy, tak? Jeżeli weźmiemy, oczywiście, to jest właśnie nawiązanie do budowania tak zwanego bałwana, czyli bierzesz kulkę małą i żeby zrobić z takiej kulki taką kulkę, no to zajmuje ci jakby trochę, sporo ilość czasu, tak? Ale żeby z takiej dobrać taką masę, co dobrałeś poprzednio, no to już zajmuje to mniej czasu, tak? Czyli żeby z takiej zrobić, dodać tyle samo, to nie zajmie ci 5 minut jak wcześniej, a zajmie ci 3 minuty. I żeby z takiej wielkiej dobrać tyle co poprzednio, no to zajmie ci już minutę. Tym większa jest kula, tym większej masy nabiera i szybko leci coraz szybciej. Więc bardzo ciężko jest zacząć, ale kiedy jesteś ogromny, to jesteś w stanie zrobić wszystko, bo zbierasz tą masę tak czy siak. Nieważne. Efekt kuli śnieżnej. Tym więcej ludzi wie, na przykład tym więcej ludzi wie o czymś, tym więcej ludzi się dowie o czymś. Tym więcej masz dronów do budowania czegoś, tym więcej dronów wybudujesz, żeby budowały więcej. Nie. No, wiecie o co chodzi. Tym bardziej się pali, tym większe, tym szybciej więcej się zapali, tak? Bo jak rzucisz zapałkę tu, to szansa, że się zapali jest dość niska nawet. Bo tu jest biurko, pewnie się nawet by nie zapaliło, jakbym rzucił na biurko. Co dopiero pożar. Natomiast kiedy zacząłbym... Kiedy jakby to już się zacznie i to już się zacznie rozprzestrzeniać, to później, żeby z takiego ognia wielkiego się pali cały pokój, zapalić biurko, to jest... A jednak zapałce by to zajęło dużo czasu. Efekt kuli śnieżnej jest... No. W nomen omen świetle tego piękna, wspaniałego okrycia, obce istoty żywych, opartych na pierwiastku innym niż węgiel, wybraliśmy harmonijne współistnienie i pozwolenie na to, by ogniki mogły zaspokoić swoje potrzeby. Umożliwiliście im swobodny dostęp do naszych zasobów wodnych, a w zamian wykorzystamy ich niezwykłe światło do wytwarzania równie podobnej energii. Wybraliśmy symbiozę z ognikami, współistnienie jako połączenie społeczności. Kiedyś być może zdradzą nam swe tajemnice, ale postanowiliśmy, że poznamy je w drodze obserwacji, a nie eksperymentów na schwytanych egzemplarzach. Skutek? Ogniki będą się nadal pojawiać, ale z wodą otrzymamy energię. Skutek? Uzyskano nową technologię. Sen na jawie. Coś kojarzy z tym sen na jawie. Co to jest? Gdzie to jest? Technologia sen na jawie. Coś kojarzę, ale nie wiem o co chodzi. Poka? A tu to jest. Projekt Morfeusz. Stymuluje rozwój nowych zalet u dorosłych kolonistów. Powiem Morfeusz, weźmiesz czerwoną pigułkę i pozostaniesz w krainie szarów, a ja pokażę ci, jak głęboko sięga królicza nora. To było fajne, że osoba, która grała w Matrixie, czyli Keanu Reeves, grał też w Cyberpunku i w Cyberpunku również miałeś taki wybór, co było oczywiście nawiązaniem. W ogóle Matrix też uważany za uniwersum Cyberpunka, więc jakby wybór, w którym miałem wybrać czerwoną albo niebieską tabletkę. Bez spoilerów, ale był taki wybór. Był dość zabawny, mimo tego, że jeszcze wtedy nie widziałem filmu, bo stosunkowo wam przyznam szczerze, że film Matrix widziałem dopiero kilka miesięcy temu. Całą tą serię Matrixa. Ja niestety nigdy wcześniej nie miałem możliwości obejrzenia tego. Znaczy możliwość może miałem, ale już wypowiadałem się o tym sporą ilość razy i nie zamierzam po raz kolejny. To dość nudne. To jest fajne. Ale dużo prądu zużywa. Zmniejsza ryzyko wykształcenia się wad. To jest też fajne. Koloniści bez odpowiedniej specjalizacji mają obniżoną karę do wydajności. Wydaje się to bardzo, bardzo w porządku. To sobie weźmiemy na razie. Jest niesamowite, jak czas mija w tej grze. Powiedziałem o tym 1000 razy i powiem 1001. Wcześniej nie chciałem mówić o tym, ale teraz... Wcześniej nie chciałem mówić, mówiłem, że nie będę powtarzał 1000 razy, ale akurat na ten temat mogę się rozwodzić naprawdę grubą ilość czasu. I jak niesamowicie szybko mija czas w takich grach. Jak ja mam taki coś w mózgu, że potrafię usiąść, grać przez 14... Ja pamiętam, jak grałem w Europę Universalis. Jeden z pierwszych razy wcześniej nauczyłem się grać w Europę.
a później zacząłem grać w Europę. W sensie wcześniej oglądałem jakby jak inni grają, a później ja sam zacząłem grać. I kiedy, słuchajcie, zagrałem, to pamiętam, że usiadłem, były ferie zimowe, czyli tam 2 tygodnie przerwy między szkołą i usiadłem do komputera i minęły 2 tygodnie. Tak o. W sensie nie wiem co się działo. Pamiętam, że grałem w Europę Universalis, doszedłem do 1900 roku przez te 2 tygodnie i tyle, jakby finito. Wróciłem do szkoły, pojebane, jak czas niesamowicie szybko, jak niesamowicie uzależniałem takiego typu gry komputerowe. To jest niesamowite. No to bym mógł takich przykładów naprawdę sporo podać, to nie jest tylko i wyłącznie ten przykład, ale jest ich naprawdę sporo, który podałem wam, tylko jest naprawdę dużo razy, w których no spojrzałem na... ja tak często mam, że właśnie gram sobie, jak gram w takiego typu gry, to właśnie patrzę, mówię, godzinka, wiecie, i całą noc zerwana, nie? Tak jak dzisiaj mówię, no skromny, dwa odcinki walne, nie? No tak mówię sobie, że codziennie, słuchajcie, mam taki plan, że nagrywam po 2 odcinki, natomiast ja już nie czuję gardła. Nie wiem, gdzie minęły te 4 godziny i te 6 odcinek, który nagrywam. Mówię, co? I tak teraz przed chwilą spojrzałem, mówię, dobra, dopiero co zacząłem odcinek, 31 minuta. Potwornie szybko mija czas. I ja pierwszy w taki gra. Z jednej strony to źle, no wiadomo, że źle, ale z drugiej strony wam powiem, że to nawet dobrze, bo kiedy nagrywam odcinki, no to ja tego nie zauważam, że ja w ogóle nagrywam odcinek, w sensie ja zapominam, że ja nagrywam odcinek i to jest chyba dobre, bo wtedy mogę sobie się wczuć i sobie tam gadać jakieś kłopoty, a przy okazji sobie gram i to jest zajebiste, to powoli ten czas mija, tak sobie jestem w stanie też dużo odcinków nagrać na zapas. Ile nie jestem fanem tego wszystkiego, to faktycznie raz na jakiś czas jest to nawet przydatne. Widzę, że mamy rakiety do wysłania, co zrobimy? Proszę tutaj na ziemię. Na pulpicie zapadło się mnóstwo czerwonych kontroli, słychać liczne alarmy. Na monitorach widać nieuruchomy obraz wielkiej kuli ognia, która w sekundę wcześniej była jedną z naszych rakiet. Rakieta eksplodowała w kilka chwil po włączeniu silników. Dane czujników informują, że wszystkie jej systemy działają zgodnie z oczekiwaniami. Dowody wskazują na sabotaż. Co ty gadasz, ty? Halo, a jak policja? Co robi policja? Regeneci w kopule, ale to... Co ja mam wszędzie, kurwa, tego? Psiarskich robić? Wszędzie ma być jeden posterunek? Nie, no to... A czym się różni security post? A że mniej ludzi pracuje. Nie, no to ja robię security post. Research complete. Jak ja mam posterunek na jedną kopułę robić? Nie, no to po security poście walniemy czy coś. Takiego, co? Dobrze mówię? Nie wiem. Udało się to szkolnictwo, dzięki temu nasi ludzie tam będą mniejsze kary mieć, spoko. Udzielenie ziemskiej wizy na korzystanie. O! Ta technologia jest powtarzalna i można ją opracować wielokrotnie. Udzielanie ziemianom licencji na korzystanie z marsjańskiej technologii, za co otrzymasz 500 milionów. Okej. Okay. Funkcjonariusze bezpieczeństwa i lekarze otrzymują plus 10 do wydajności, gdy pracują w swojej specyfikacji nowy budynek szpita. Ulepszona wersja szpitalika. Niekoniecznie chciałbym to pokazać. Tam miejsce zamieszkania w kopułach podstawowych, mikrokopułach i kopułach przedłużonych stają się bardziej wygodne. Jednym dotknięciem natura cały świat spokrewnia. William Shakespeare. To jest fajne. Nowy zasób nasiona. Stosowany jest do sadzenia roślin na Marsie. No myślę, że to jest ten odcinek, w którym... To jest jakby ten etap, w którym my faktycznie moglibyśmy zacząć zasiedlać tego Marsa. Z drugiej strony też możemy podnosić jego temperaturę, no bo produkcja paliwa, mamy ich całkiem sporo tego paliwa. Patrzcie to. To jest... I tutaj tylko taka zapałeczka. Wszystko wybucha jak jądrówka. Więc tak, chodzi o to, że dużo jest paliwa. No, możemy go wypalać. I wtedy będziemy podnosić temperaturę. Hmm.
No. Więc możemy zacząć się tutaj bawić właśnie w tą technologię. Szczerze mówiąc, no. Właśnie najpierw tą technologię bym zrobił. O, Elon Musk. Czasem można by podejrzeć Marsa używając gazów cieplarnianych. Elon Musk. Jebaniec. Że sobie chłop wszystko wymyślił. Elegancko. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze na tym Marsie się znajdę. Chociaż ostatnio, bo wiecie jak to jest, to zawsze się mówi, tak? W 2015 już będzie Mars kolonizowany, później w 2020 normalny, później w 30, teraz w 50, kurwa. Różnie jest. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, kiedy będzie ten Mars jeszcze kolonizowany. Mam nadzieję, że niedługo, ja czekam niecierpliwie, żeby tam jechać. Na tej ziemi giga nudy. Podobno będą musieli, ostatnio czytałem na przykład, że ludzie będą musieli mieć zmieniane DNA, właśnie, bo będzie tego. Bo tam, no będą bardzo niefajne warunki, nie? Więc ludzie będą musieli naprawdę być gigakoksami, więc będą mieli przez to, będą musieli mieć zmieniane DNA. No. Mamy chłopak, który zmienił dzieciom DNA. No, ogólnie zmiana DNA jest po pierwsze broken, w sensie, bo jak zmienisz sobie DNA, no to tak każdy by mógł być największym koksem, więc... Więc wiecie jak jest, ludzie tego nie lubią. W sensie... Ktoś u góry, u władzy tego nie lubi, plus no my też tego nie lubimy, bo w sensie kto by... No jak to on tak może, że on tak scheatował i teraz on jest lepszy i ma nie dzieci chore, a moje są chore, nie? Nie lubimy tego, no. No to jest przykre. No i oczywiście nie znamy konsekwencji dalszych takich działań, to też aspekt istotny, natomiast nie ukrywajmy, że nawet na tym etapie jesteśmy w stanie ulepszyć siebie genetycznie i jestem w stanie spłodzić kogoś, kto urodzi się z mięściami, kurwa, Mariusza Pudzianowskiego. I nie kłammy, że nie. Oczywiście, że jesteśmy w stanie to zrobić, natomiast nie robimy tego, my to nie wiem czemu. Może dlatego, że nie jesteśmy jeszcze na to gotowi jako ludzkość. Nie myślimy o tym. Dziwne, bo to są dość ważne aspekty, ale ja też rozumiem, że nie ma co za bardzo tego raszować, w sensie... Chociaż jakbym chciał... Ja nie chcę mieć dzieci, więc to jest trochę inne gadanie. Natomiast jakbym chciał dzieci, to chyba wolałbym je zmodyfikować genetycznie. A to dość skomplikowany temat ogólnie, to nie tak, że tego, ja sobie tak gadam, nie? No to jest skomplikowane, ty, wygoda coś nam się poustąga. Warto w tą wygodę w sumie tutaj iść, gdzieś tu było, nie? Że te domy lepiej, że się leży lepiej w łóżkach. No to może na drugie sobie weźmiemy, że się wygodniej będzie leżeć. Ile mamy osób? Mamy 38 miejsc pracy w sumie. To sporo miejsc pracy. Myślałem, że zdecydowanie mniej. Myślałem, że... Nie mamy miejsc pracy. Towarowa nie, pasażerska, wystrzel mi moto. 100%, no brzmi jak jakiś chłop z jakiejś Japonii, Mimoto. Myślę, że Mimoto to możemy pohandlować tutaj z USA. Słuchaj. Ja wam daję sen na jawie, a wy za Marsjanin, że za Marsjanin potrafi. Co wy na to? Zajebiście. Z wami mogę coś zrobić? Nie mogę, bo mam wszystkie rakiety na ziemi. Ale zaraz... Kurde, kupiłbym więcej rakiet. Co wy myślicie na ten temat? Czy warto jest kupić więcej rakiet? Ile kosztuje rakieta? Kup rakietę, ile? Nie było tematu. Ile? 3 miliardy za rakietę? Jedną? God damn it. No teraz jak mamy ten kopalnię Moho, to jakby to nie jest jakiś taki turbo też dużym problemem, nie? Ale... No wiecie. To na to sporo. Znaczy dużym, no nie jest dużym problemem, no jest giga dużym problemem, tyle siano. Ale chodzi mi o to, że jak my produkujemy 20 z Afryko praktycznie tych rzadkich metali, mam ich 500. To jest tak naprawdę budżet, nie wiem, 50 miliardów, nie? Z kitu. No, te 500 co mam tutaj, to jakbym je sprzedał, to jest 50 miliardów, a mogę to sprzedać ładując po prostu na rakietę, więc... Kurze, zaczynam wkurzyć mnie, ta muzyka jest strasznie dołująca. Nie wiem, czy was też. Nie no, zmiana, weź tu skipnij ktoś.
Ja to skipnę. Wyłączam tą muzykę w pizdu. W sumie mogę w tle odpalić jakąś takie no copyright music czy coś. Co myślicie? Myślę, że może to być dobry pomysł na jutrzejszy odcinek i mogę też tak przetestować. Normalnie, jak ze starych czasów. Puszczasz odcinek w tle no copyright music i lecisz jakieś gówno nagrywasz bez montowania, nie? Tak się kiedyś robiło hip-hop. Projekt Morfeusz. Tworzyliśmy... Nie, co my chcemy zrobić? Tworzyliśmy ten projekt dzięki lepszemu zrozumieniu działania ludzkiego mózgu. Dzięki połączeniu wyzwalaczy psychomagnetycznych i sugestii dydaktycznych to urządzenie stymuluje rozwój nowych zalet u dorosłych kolonistów. Nie no, nie chcę to, chcę to. Zastosowanie nowoczesnej technologii wydobywczej umożliwia wytwarzanie cementu bezpośrednio z marsjańskiej gleby bez złóż. No i to jest coś, co mi się podoba. To robimy. Tylko gdzie? Tu bym zrobił, tylko bym musiał się pozbyć tych owych tutaj wysypisk. Proszę mnie tutaj fastem to rozwalić. Dziętki. Jocio? Teren nierówny. Nie, ja pierwszy... O! Brak połączenia kablowego, chuj z tym. Dobra, ja to będę musiał pewnie zbudować poza odcinkiem, no bo to jednak trochę pewnie... Ale się nagle drony zerwały. Trochę to jednak pewnie potrwa. Obciążenie dronów duże. No, cały czas produkuję nowe drony, no. Tylko trochę to trwa. Faktycznie, pracują tu ludzie, ty nawet nie wiedziałem. Pracuję nad tymi dronami, natomiast no... powoli to idzie, powoli. Widzimy się, jak nastąpi zapewne jutro, słuchajcie, na pewno się widzimy. Natomiast jak nastąpi jakiś przełom, pewnie, i teraz sobie chwilę pogram, jak nastąpi jakiś przełom, no to się będziemy widzieć. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie zostawić lajka, komentarz, suba, dzwonek, wpadniesz w linki w opisie, na przykład Twitch, Instagram, Twitter, możesz tam wejść, mój drugi kanał vlogowy, zobaczyć sobie Rewinda oraz inne filmy. Są koksem. Co wam? Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy i do zobaczenia. Widzimy się, jak już pewnie tą czerpatkę zbuduję jutro. Miłego dnia jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć. Nie chcę rozpocząć streama. Nie to kikłem, ty misklik. Zmęczony.